Ojciec przeor w zakrystii pytał, czy specjalnie wybrałem Dominikanów z racji na tę Ewangelię. Gdybym tak robił, to bym był pierwszy, do którego ta Ewangelia jest skierowana. Liturgia stacyjna to jest liturgia pokutna. I w takim wydarzeniu pokutnym, jakim jest liturgia stacyjna, trzeba się zmierzyć z prawdą o sobie. I dobrze, że jest taka Ewangelia. W tej Ewangelii chodzi o rzeczy fundamentalne. Myślę, że nie chodzi tylko o pychę. Chodzi jeszcze o coś poważniejszego. Chodzi o brak wiary. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie, faryzeusze. Mówią, ale sami nie czynią. Jest taki tekst w liście świętego Pawła do Rzymian w 2 rozdziale. Paweł mówi: ty uczysz innych, sam siebie nie uczysz. Mówisz innym, nie kradnij, sam kradniesz. Mówisz innym, nie cudzołóż, sam cudzołożysz. Jest intrygujące, dlaczego ktoś, kto naucza, sam nie poddaje się pod autorytet tego słowa. I powód jest tylko ten, że nie ma wiary w odniesieniu do tego słowa, nie rozpoznaje autorytetu, jaki jest w tym słowie, nie uznaje tego słowa za słowo Boga, nie potrafi się mu podporządkować. Problemem jest niewiara. To widać dobrze w dalszym ciągu tej Ewangelii. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów i dalej, bo lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Po co są filakterie, po co są frędzle u płaszczy? Filakterie Żyd ubiera, żeby się modlić. W filakteriach jest Słowo Boga, są najważniejsze teksty, przede wszystkim powtórzonego prawa, 6 rozdział, najważniejsze przykazanie, Szema. Ale filakterie to jest wyposażenie do modlitwy. Frędzle przy płaszczu były nie po co innego, tylko żeby przypominać o Bogu. Nie? No, takie fajne to było. Miały być takie odróżniające się od płaszcza. Najlepiej, żeby w ogóle nie pasowały. Nie? Znaczy, masz coś takiego na sobie i krzyczy to do ciebie. Nie? Krzyczy, pamiętaj o Bogu. Więc robią sobie bardzo takie eleganckie te filakterie, żeby Słowo Boga było duże, frędzle, jak najpiękniejsze, bo lubią zaszczytne miejsce w synagogach. Nie chodzi o to, żeby pamiętać o Bogu, chodzi o to, żeby się przepchać do przodu. I to jest, Bóg jest absolutnie pustym słowem, w myśleniu tych ludzi, jest pustym słowem. To, co ma być znakiem ludzkiej pamięci o Bogu i wyposażeniem do modlitwy, jest wyłącznie narzędziem przepchania się na pierwsze krzesło. I tu widać ową niewiarę. Nie, niewiarę. Bóg nie ma nad nami autorytetu. Słowo Boga nie ma nad nami autorytetu. To może dotyczyć tych, którzy przepowiadają, może dotyczyć tych, którzy słuchają. O tym mówi Jezus zaraz w pierwszym zdaniu. Tak, siedzą uczeni w piśmie faryzeusze. Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą. Uczynków ich nie naśladujcie. Ile razy się mówi tak, nie? Będę cię słuchał, jak sam będziesz to robił. A tak?
Gdzie jest autorytet słowa? Gdzie jest autorytet Boga? Dla nas autorytet słowa ostatecznie to jest autorytet słowa wcielonego. I myślę, że to jest klucz do tej drugiej części Ewangelii dzisiejszej. Nie pozwalajcie nazywać się rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel. Nikogo też nie nazywajcie na ziemi waszym ojcem, bo jeden jest wasz ojciec w niebie. Nie chodzi o to, żeby ten tekst czytać w taki fundamentalistyczny sposób i wyrywając go z kontekstu. W Nowym Testamencie są ludzie, którzy nie boją się mówić o sobie, że są ojcami we wierze. Jest tekst świętego Pawła, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. Przepiękny tekst, jak Paweł mówi, możecie mieć dziesiątki tysięcy pedagogów, ale ojca macie jednego. O sobie mówi, nie mówi o Bogu wtedy. Nie? Nie chodzi o to, żeby nie używać takich słów. Natomiast jeśli już je używamy, to żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób je przeżywamy. Jeden jest wasz nauczyciel, jeden jest wasz mistrz, jeden jest wasz Pan. Od tego słowa, które tu Jezus mówi, idzie prosta linia do 13 rozdziału Jana. Jak Jezus mówi, nazywacie mnie Panem i Mistrzem i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Tylko jako Pan i Mistrz umyłem wam nogi. I o to idzie. To jest... W tej Ewangelii idzie o coś znacznie poważniejszego niż tylko głupia ludzka pycha. Tu chodzi o wiarę albo niewiarę. Taką niewiarę, która jest bałwochwalstwem i która jest odrzuceniem słowa, zwłaszcza słowa wcielonego w Jezusie. Jezus jest normą w tym byciu mistrzem, w byciu ojcem. Jezus jest normą. No, to jest mocne słowo. Mam takie przekonanie, że jest to słowo do każdego. Wiem, jak bardzo jest to słowo skierowane do mnie. Ewangelia jest dzisiaj w pierwszym czytaniu. Prosto ze Starego Testamentu. To jest 1 rozdział Izajasza. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, będą białe jak wełna. To jest żadnego mocnego słowa od Jezusa człowiek się nie musi bać. To jest przepiękne. To jest najpiękniejsze doświadczenie w chrześcijaństwie, że Jezus mówi do nas o naszych grzechach, mówi nieraz bardzo ostro i nigdy nas nie upokarza, nigdy nas nie poniewiera. Mówi do nas o tych grzechach, ponieważ w Nim jest odkupienie. Ponieważ w Nim rzeczywiście jest tak, że można wypłukać swoje szaty, nie? W Jego krwi. I wtedy te szaty są bialutkie. Jesteśmy na Eucharystii. To jest ten moment uobecnienia męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. To jest ten moment prania szat. Wiecie, to jest tylko moment, to tylko nie jest moment dla tych, którym się wydaje, że mają wszystko czyste, nie? No to po co mają prać, no? To po co mają prać? Jak macie wszystko czyste, to możecie iść do domu. A jak macie świadomość własnych brudów, to jest moment obmycia. I nie ma grzechu, który jest za duży dla Boga. Kłopot jest zawsze w człowieku, nigdy w Bogu. Nie ma grzechu, który jest za duży dla Boga. Zbyt purpurowy, nie? Żeby nie mógł wybierać. To jest przedziwne. Zawsze mnie to w tym tekście Izajasza uderzało. Że Bóg się musi z nami spierać o swoją zdolność wybaczania. Bo my potrafimy wyznaczyć Bogu granice.
nawet w odniesieniu do siebie. A Pan Bóg wchodzi z nami w ten spór po to, żeby pokazać, nie ma takiego grzechu, który jest dla mnie za duży. I nie ma takiego grzechu, którym by się Bóg zmęczył, odpuszczając go. Także to jest piękne słowo, a jeszcze piękniejsze jest doświadczenie. Amen.